Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy ekspresową sałatkę z tortellini. Bardzo smaczną i łatwą w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowania tej sałatki. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Na początek kurczaka kroimy w małą kostkę, przyprawiamy i podsmażamy na patelni. Następnie studzimy. Jedną paczkę tortellini należy ugotować, ostudzić i odcedzić. Świeży ogórek, rzodkiewki, paprykę pokroję. Tutaj mam małą puszkę kukurydzy z fasolką odcedzoną. Ogórka ze skórką kroimy w kostkę. Paprykę i rzodkiewki należy pokroić. Por białą niedużą część należy również drobno pokroić. Do dużej miski wsypuję tortellini, kurczaka, fasolkę z kukurydzą, por, rzodkiewka, ogórek, papryka. Do tego odrobina natki pietruszki, może być koperek lub szczypiorek, sól i pieprz do smaku oraz majonez. Sałatkę mieszamy. Tak przygotowana sałatka jest gotowa do podania. Sałatka z tortellini jest bardzo łatwa w przygotowaniu i bardzo smaczna. Już ją spróbujemy. Bardzo smaczna, cudowna w smaku. Pięknie komponują się te wszystkie składniki, tak więc polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.